Ratuj się. Dobre. Fajny tytuł na blog? Mam młotek. Dzień dobry, panie Agato. Tutaj gabinet ginekologiczny doktora Ryszarda Kowalika. Dzień dobry. O, jak to miło, że zaglądacie państwo do pacjentek online. No to, czy prawda zaglądam to tak średnio w tych okolicznościach? Chyba, prawda, żeby pani nogi do kamerki wtedy, ale... Dobrze. Dobrze. Pani Jowitko. Pani Agato. Agato. Pani Agato, doktor jest naprawdę zmęczony, został sam na oddziale, więc... Koledzy, prawda, z Dolomitów powracali na... Siedzą na kwarantannę i oglądają seriale. Dobrze. To może ja się wyłączę? Nie, Jacek, proszę, zostań. O, tata! To bardzo miło ojca pierwszy raz widzę. A, nie. Nie. Sąsiad? Ja się nie wtrącam z kim pani. To są prywatne sprawy, prawda? My... Coś nie tak z moimi wynikami? Czy jest wszystko bardzo dobrze? Nie, wszystko bardzo dobrze, tylko jest... Jedno małe ale. Matko. Co się stało? O co chodzi? Jakby to... No, jest to sytuacja dość... Wal, człowieku. Ja zaraz z nerwów urodzę. Dobra. Pani Agato. Była pani u nas ostatnio w klinice i zostawiła pani płytkę z łezgiem. Matko! Przestraszyłam się, że chodzi o coś poważnego. Tak, Jacek, bo widzisz, zdecydowałam się jednak poznać płeć dziecka i chciałam mieć to badanie na płycie. To wszystko, tak? Czy... No właśnie nie. Bo to, ale to nie... Bo po prostu wtedy to był okropny... No piekło było na oddziale. Uratowałem ludzkie... życia, bliźniaki i trojaci. Tak, to był rzeczywiście bardzo, to był bardzo trudny dzień. Tak. Imieniny. No mówcie. Po prostu... No. Przejrzałem te płytki jeszcze raz, te wyniki badań i... Pomyliłem się, co jest naturalne w każdej praktyce lekarskiej i... Jednak coś nie tak. No, dostrzegłem prącie, którego wcześniej dostrzec... W każdym razie będzie pani miała syna. To super! Widzę, że się zawinęło. Tragedia. Ja mam same różowe ubranka. Może zawsze pani wychować syna na córkę. I takie... praktyki widziano. Przepraszam, wracam, bo zostawiłem pacjentkę otwartą. Do widzenia. Jeśli spodobał Ci się dzisiejszy odcinek, uwij gniazdo na naszym kanale i kliknij subskrybuję. Dzięki.